Witam. Dwie znane osobistości, znane każdemu, a jak różne. To, co teraz powiem, świadczy o tym, że na świecie nie ma nic przypadkowego. Nad wszystkim czuwa Bóg Ojciec, jest we wszystkim i wszystko jest pod kontrolą. Tylko nam się wydaje, że jest chaos i przypadek. Tak ma być. To, co jest, teraz, jak deszcz pada, Bóg pokazał ręką, że ma padać. Wszystko jest pod władzą Boga Ojca. Dam przykład. Albert Einstein powiedział, że życie wtedy jest dopiero wartościowe i ma sens, jeśli przeżyje się dla innych. A Otto Bismarck powiedział, że Polaków trzeba zniszczyć. Otto Bismarck powiedział, jak żył, że Polaków trzeba zniszczyć. I teraz tak. Ten wielki okręt pancerny, tak zwany pancernik Bismarck, został właściwie unicestwiony przez zwykłego dwupłatowca, pilot Anglik. Dwupłatowiec, prymitywny, malutki, malutki samolocik. Zrzucił torpedę i ta torpeda trafiła akurat w ster Bismarcka. Ster. A ster to jest tak zwana, jak to nazywam, pięta Achillesa, wszystko co posiada i okręt też. Ster i został ster uszkodzony. Okręt potężny, jak dwa miasta. Albo jak miasto i ława potężny. Został z niemożliwością sterowania. I ci dowódcy i na okręcie, bo to był niemiecki okręt, wiedzieli już, to jest kwestia czasu, że teraz zostaną zniszczeni, bo okręt jak nie ma sterowności, nie może robić uników. Został otoczony przez okręty angielskie, tak, chyba amerykańskie też, ale to już tam nie jest istotne. I powoli, powoli strzelali, 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 jak do wanny. Ten dowódcy tamtych okrętów angielskich mówili, że powoli, systematycznie zostali ostrzeliwani, aż na końcu ci żołnierze, niemieccy marynarze wyskakiwali jak te pingwinki do wody. Krok po kroku został ten pancernik niszczony, aż w końcu zatopiony. Hitler wpadł w wściekłość, jak to możliwe, taki okręt, po co takie okręty, jak skoro można je zatopić. Ale dlatego to było możliwe, że torpeda trafiła w ster. To nie był przypadek. To nie był, ta torpeda miała. Ja mam takie przypadki sam na sobie. Czemu to się akurat wydarzyło? Wszystko jest po coś. Wszystko jest po coś. Otto Bismarck powiedział, że Polaków trzeba zniszczyć i okręt został zatopiony. Karma wróciła. A Einstein, Albert, powiedział, że życie jest wtedy ważne, kiedy się przeżyje dla innych. Wielki człowiek. To wymieniłem nazwiska dwóch ludzi o innych narodowościach. Wnioski wyciągnijcie sami. Dziękuję za wysłuchanie. Drodzy panowie i drogie panie.